Witamy Państwa serdecznie, jak mawiał klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy. W końcu to się musiało wydarzyć, że do kanału sportowego na przesłuchanie zabitał piłkarz reprezentacji Polski pogoni Szczecin Kamil Grosicki. Witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. I dzieje się to na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym meczem Barażowym o finały piłkarskich mistrzostw Europy. Muszę zobaczyć, czy gość jest w formie na przesłuchanie. Oczy spokojne, duże, koloru nie straciły, także wszystko jest pod kontrolą. To będzie taka, Kamil, rozmowa o sprawach bieżących, ale też wrócimy sobie do, do przeszłości, bo taka jest jakby idea tego, tego przesłuchania, żeby czasem sentymentalnie, czasem z uśmiechem na twarzy powspominać stare rzeczy. Ale zacznę od bieżączki, bo Kamil Grosicki jest starszy, ale Kamil Grosicki się nie chce zatrzymać w tej pogoni za piłkarskimi marzeniami. Na pewno mój powrót do, do mojego klubu, do pogoni Szczecin, to był dla mnie wielkim wydarzeniem. Pewnie nie tylko dla mnie, tylko też dla całego Szczecina, dla kibiców. Wróciłem w odpowiednim wieku. Yy, piłkarskim takim, yy, gdzie już byłem tym zawodnikiem doświadczonym, yy, głównym yy, sukcesów i na pewno każdy dzień w klubie, w Pogoni nakręca mnie to, że, że chciałbym coś osiągnąć yy, z drużyną, z Pogonią Szczecin. Wiemy, jakie są marzenia całego Szczecina, yy, wiemy, że niestety no, Pogoń do tej pory nie zdobyła żadnych trofeów i na pewno jestem też po to tutaj, żeby żeby coś do tej dobloty wsadzić, więc yy, tak jak powiedziałem, no, każdym dniem się nakręcam, bo wiem, że duże wyzwanie jest cały czas przede mną. Masz takie poczucie, że tego czasu pozostało coraz mniej, żeby cieszyć się tym życiem, które no, myślę, że kochasz ponad wszystko, bo czasami człowiek ma, nie wiem, słabszy mecz, momenty zwątpienia, jakiś uraz, nie wyjdzie mu mecz, ale tak na samym końcu, tak się zastanawia, to jednak... To jest taki drive do życia. No, nakręca się tym, że może robić to, co kocha, bo, bo nie każdy ma ten przywilej w życiu, żeby robić i zarabiać za to, co kocha. Nie, no, dlatego tak do, tak do tego podchodzę, że szanuję każdy dzień. Piłka nożna to jest całe moje życie. Wracając do pogoni, na pewno odzyskałem tą taką radość z pójścia na trening, z do występu. Wiem, bo wiem, że gram w swoim mieście dla swoich kibiców i to mnie nakręca. i tak jak powiedziałem, no, zrobię wszystko, żeby, żeby z Pogonią zdobywać trofea. Mam nadzieję, że to już będzie w tym sezonie. Jesteśmy gdzieś blisko jakichś celów, które sobie założyliśmy. Ale tak jak powiedziałem, daleka jeszcze droga. Tak jak powiedziałem, cieszę się każdym dniem po prostu idąc na trening. Uśmiecham się i cieszę się, że jestem załońkiem Pogoni, bo z tego klubu, w tym klubie się wychowałem, w, w tym klubie Przychodziłem każdy szczebel i doszedłem, wyjechałem później za granicę, grałem w innych klubach, grałem w reprezentacji, wróciłem do, do Pogoni i jestem w dobrej formie cały czas. I to mnie cały czas nakręca, że mimo tego wieku, że już te lata uciekają, że można powiedzieć, że ta końcówka jest bliżej niż dalej, ale czuję się bardzo dobrze i wydaje mi się, że na naszym podwórku podchodzę do swoich obowiązku bardzo profesjonalnie, to mogę grać jeszcze parę lat. Boisz się tego końca? Boję się, ale nie staram się o tym w ogóle nie myśleć, bo jak będę o tym myślał, to, to wpłynie gdzieś na moją koncentrację, na moją formę podczas treningów, podczas meczów, więc staram się, cieszę się każdym dniem. Jestem zdrowy, kontuzje mnie omijają. Dzisiaj jestem dalej za zamkniętym reprezentacji Polski, to też mi pokazuje, że, że wykonuję swoją robotę, swoją pracę bardzo dobrze. i i cieszę się po prostu tym. A tak hipotetycznie, to, to uważasz, że to może być najtrudniejszy taki moment w życiu, zakończenie kariery i, i taki znak zapytania, jak będzie wyglądało to życie po życiu. Czy ja sobie poradzę w tym życiu po życiu, czy to życie nada mi jakiś sens, czy będzie mnie cieszył każdy dzień? No bo wielu sportowców, nawet bardzo zamożnych, oni mają później szalenie wielki problem z takim normalnym funkcjonowaniem. Jak nie ma tego drive'u. To wszystko jest inne. Obiad inaczej smakuje, inaczej się otwiera oczy, inaczej się te oczy zamyka. Nie ma już tego systemu, powiedziałbym, środa, sobota czy sobota, sobota, mikrocykl, mecz, przygotowanie, potem jak ty to mówisz, uderzenie po meczu, każdy inaczej odreagowuje, ale, ale to kiedyś się skończy. Nie no, oczywiście, no ale dlatego powiedziałem sobie, że. Staram się o tym w ogóle nie myśleć, staram się cieszyć tym, co, co mam, że jestem zdrowy, że gram w pogoni Szczecin, w moim klubie, w którym się wychowałem, jestem zawodnikiem dalej w reprezentacji Polski, mam przed sobą cele, Zostałem, zdobywam gdzieś te nagrody indywidualne, chociaż wolałbym y, zdobywać te nagrody drużynowe, ale to też mi pokazuje, że, że cały czas tą poprzeczkę mimo wszystko dalej Mimo tego wieku ponoszę ją do, do góry i chcę jeszcze więcej. I dlatego staram się o tym nie myśleć. Wiadomo, że przyjdzie taki czas, że, że będzie trzeba sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, czy to już jest ten, ten moment. Na pewno gdzieś takie obawy będą, ale do tego czasu muszę się przygotować, żeby po zakończeniu kariery mieć swój cel na, na dalsze funkcjonowanie i na pewno będę robił wszystko, żeby przy tej piłce dalej być, bo wydaje mi się, że... To jest całe moje życie i gdzieś tam jakieś pomysły w głowie mam, ale spokojnie do tego podchodzę. Nie staram się o tym na razie, nie myślę, co będzie później. Cieszę się każdym dniem. Zachowujesz się w Szczecinie, o osiedlu bukowym. To jest dosyć daleko od stadionu Pogoni. Jakim Ty w ogóle teraz samochodem jeździsz? Klubowym. Teraz mamy, w programie podpisaną umowę z, z Toyotą, więc mamy samochody Jarisy. Każdy zawodnik ma taki malutki pomieszczeniem, każdy onumerowany każdy ma swój samochód z swoim numerem. Wystarczy mi, nie, nie potrzebuję pokazywać w samochód, już już znaczy to prostu... Wszystko to przerabiałem, jak to się mówi, ale y, bardzo wygodny samochód i dobrze mi się bardzo, Bardziej zmierzam do tego, że myślałem, że jednak na całe życie zwiążesz się z firmą Opel, bo to taki zdaje się był Twój pierwszy pseudonim. Tak, tak. tak yy, moja pierwsza cyfra taka piłkarska, można powiedzieć, to był Opel. Miałem, jakby mały tata kupił mi koszulkę piłkarską Bordeaux. Ale bazar czy oryginał? Ciężko powiedzieć. Nie muszę taty zapytać, ale to była wtedy Bordeaux miało firmę Opel i A ja jem, wyszedłem opel. ja wyszedłem gdzieś na boisko z kolegami pograć piłkę i miałem tą koszulkę. To była koszulka piłkarska i ten napis był taki duży, że gdzieś tam wszystkim to w oko wpadło i i ta moja cyfra Opel była w dzieciństwie na osiedlu, właśnie tak jak mówisz. Tam gdzie się wychowałem na osiedlu bulkowym. A tam czasem? Byłem ostatnio, tak pojechałem sobie samemu właśnie. Zaparkowałem samolot, przeszedłem sobie przez całe osiedle i gdzieś te wspomnienia wracają, piękne chwile oczywiście. Czy spotkałeś kolegów przy... z tamtych lat? Nie, nie, oczywiście mam gdzieś tam kontakt z niektórymi kolegami z tamtych lat, ale teraz chciałem sobie tak trochę przypomnieć w spokoju, gdzie zaczynałem to wszystko, więc tak mówię, gdzieś ta łezka trochę się tam zakręciła, bo piękne chwile pamiętam, na tych boiskach betonowych się grało na kamienia, gdzieś tam te bramki się robiło na zbelek, gdzieś tam, no całe życie tym młodzieńcze to piłka nożna na, na podwórku z kolegami, więc pojechałem zobaczyć jak to tam wygląda, oczywiście to wszystko się gdzieś tam... Rozbudowało już są orliki, już te boiska inaczej wyglądają, więc e, wspomnienia piękne i ale tak jak powiedziałem, no, z paroma kolegami mam jeszcze kontakt do dziś. Ty byłeś, jako młody chłopak, od razu entuzjastą w futbolu i, i też bywałeś na meczach pogoni, jako, jako dzieciak. No bo to, to była ta drużyna, pamiętam z słynnego Sabri Begdasza, gdzie Janusz Wójcik nauczył go po prostu, że polski futbol kosztuje. Wielkie gwiazdy z przeszłością reprezentacyjną pojawiały się w Szczecinie. Tam wtedy z napastników to chociażby Grzesiu Mielcarski grał Brasilia, prawda? A. Który później grał w, w Wiśle, Kraków, czy też Olo Moskalewicz, te serpenty. No, momentami ten stadion stary Pogoni to wyglądał jak La Bombonera, kiedy przyjeżdżała Legia Warszawa. Taki, taki twój flashback, takie wspomnienie tego, tego dzieciństwa na stadionie? Wiesz, oprócz tego, że jestem piłkarzem zawodowym po, się po Pogonie to ja jestem też kibicem i wychowałem się jako kibic. Strasznie interesowałem się Pogonią Szczecin, jeździłem Zbierałem autografy od starszych kolegów. Dzisiaj są moimi kolegami Radek Majdan, Maciej Kaczorowski, mój przyjaciel, Bartek Kława, Tomasz Podoba, Olo Moskalewicz, Maciej Stulaczek. To są gdzieś idole z dzieciństwa, z którymi dzisiaj jesteśmy kumplami, przyjaciółmi gdzieś razem spędzamy te wolne chwile po meczach A jak wyglądał taki dzień tego, tej ekipy z Bukowego, która jedzie na mecz gdzie jest zbiórka no Zbiórka gdzieś spotykaliśmy się na takim, na takim boisku właśnie teraz tu można powiedzieć taki orlit. no tam oczywiście gdzieś do Prosza były w ping-ponga można było grać w tenisa no takie kompleks sportowy no tam wiadomo czasami się spotykaliśmy przed meczem to gdzieś tam przed tym wyjazdem gdzieś tam starsi koledzy gdzieś sobie piwko wypili yy, wsiadaliśmy w autobus yy, często czy no, po prostu. nie nie do, do centrum zjeżdżaliśmy i tam przysiadka w tramwaj jechaliśmy na, na stadion yy, pamiętam że zawsze na sertorze dwa yy, siedzieliśmy z ekipą z Bukowego. no i Piękne czasy, no, pamiętam no, ten stadion wypełniony, na tym starym stadionie jeszcze pogroni, ta atmosfera, czy nawet w pierwszej lidze, później za czasów e, prezesa Platcza, co w pogronią później do klasy, czy wcześniej tak jak za czasów Berdasa, no to ja dziś piłki podawałem e, za boiskiem, więc e, no, piękne, piękne czasy, tak jak powiedziałem, no kibicem byłem zawsze jestem e, do teraz. A jak to było z Twoją nauką w szkole? Premusem byłeś? Yy, nie, no nie byłem y, prymusem, no w sensie no gdzieś tam y, byłem za... Za żywy? Yy, tak, no gdzieś tam taki byłem rozrabiacz ale taki lubiany przez wszystkich i wydaje mi się, że to też mi zawsze pomagało, że y, że lubiałem gdzieś tam trochę napsosić, ale zawsze to z jakimś takim uśmiechem było, że nauczyciele mi gdzieś tam wybaczali, ale oczywiście wiadomo, że zawsze ta piłka nożna była na pierwszym miejscu i i wszystko gdzieś na przerwach, między lekcjami się grało w piłkę na korytarzu, się piłkę robiło z papieru, obklejało się taśmą i cały czas się grało gdzieś tą piłkę. To był gdzieś taki mój cel, wiedziałem, że to jest mu cel na życie. Nie mówiłem ci wcześniej, bo wtedy prawdopodobnie byś tutaj nie przyszedł do, do tego przesłuchania, ale pewne historie się nie przedawniają, nie wiem czy wiesz. I dostałem po prostu zlecenie i papiery na ciebie z dzieciństwa, bo muszę cię przesłuchać w sprawie Podrabianych ocen. W szkole, jak, jak wyglądała ta procedura? Tak, to, to, już, to już było w szkole sportowej w, Szczecin, w centrum Szczecina, gdzie już chodziliśmy wszyscy razem do, do jednej klasy, wszyscy piłkarze, no i gdzieś w jednym momencie lekcja trwała, pani nauczycielka wyszła do, do toalety, czy gdzieś tam musiała wyjść z klasy. Ja zamknąłem klasę. Dzień był otwarty, i my mieliśmy oceny. W Wtedy w gimnazjum, jak chodziliśmy, to, to nie były tam 1, 2, 3, 2, 6, to były Liter literki A, B, C, D, tam do L. L to była najgorsza, bo jed, taka jedynka, tak? Na no, E to już była czwórka. No i jak pani wyszła, ja wiedziałem, że mam gdzieś tam słabe oceny, no i podbiegłem szybko do biurka, wziąłem pierwszy, lepszy drugopis. No, oczywiście emocje, jest trochę stres, ta adrenalina. No i z tej ja była ta, miałem tam trzy, trzy l trzy tak? czyli trzy jedynki i, i szybko się, się zmieniłem na E, czyli na taką czwórkę. Tylko czarne ty długopis. długopis. <grym> że, no i zrobiłem, z, były trzy l czyli trzy jedynki, zmieniłem na 2 y, razy, e, czyli na czwórki, no, ale niestety pomyliłem długopisy i no, pani wracając y, do klasy od razu zobaczyła w dzienniku, że, że te oceny są poprawione, że to nie trwało. 10 sekund, tylko pani powiedziała, żeby rodzice już przyszli do pani dyrektor na wywiadówkę. Więc... Ale wszystko się skończyło happy endem, bo szkołę skończyłeś i... A, tak, więc... I, ruszyłeś, i ruszyłeś w świat i ruszasz, i ruszasz do legii po, po czasie spędzonym w pogoni. No, do klubu pewnie, o którym marzy wielu młodych polskich piłkarzy. To jest jakieś tam spełnienie jednego z marzeń, ale też czas taki nie najłatwiejszy, prawda? Na pewno, no, było to dla mnie duże, duże wyzwanie, bo z, z, wyjeżdżając ze Szczecina do Warszawy, do Ledi Warszawa, do naj, największego klubu w Polsce, e, jako dziewiętnastolatek, e, no wielkie, wielkie wow, takie dla mnie, dla mojej rodziny, dla rodziców. E, nie byłem po prostu wtedy przygotowany na, na taki wyjazd, e, chciałem być samodzielny. E, Wyjechałem samemu, po jakimś czasie dopiero gdzieś, jak już klub prosił, żeby ktoś mi pomógł w sensie funkcjonowania w stolicy, no to już było, można powiedzieć, że było za późno, wtedy tam gdzieś rodzice przyjechali, tata chciał ze mną spędzać czas, pomagać mi, opiekować się mną, gdzie już byłem pełnoletni, ale no niestety gdzieś ta Warszawa mnie foneła, te początki w Leli, dobre moje występy, wywalczenie sobie składu. Trener Urban mi zaufał, zacząłem grać w pierwszym składzie. Już zarabiałem już jakieś większe pieniądze, no i i gdzieś tam to miasto mnie wciągnęło i więcej czasu spędzałem, można powiedzieć w mieście niż na regeneracji, na treningach. Derby Milanu, prawda? To, czy wtedy barwy Milanu były, były ważne w Twoim życiu. Czarne, czerwone. Ale wiesz co, ja zawsze Cię chciałem o to zapytać nie było, nie było okazji, bo Ty gdzieś tam otwarcie w swoim życiu kilka razy potrafiłeś rozmawiać szczerze o hazardzie. Jeden z Twoich starszych kolegów, który no też miał ten problem, powiedział mi kiedyś, że on tego potrzebował, bo brakowało mu w piłce adrenaliny. Że piłkę kochał, że piłka była zawodem, natomiast. Nie potrafiła piłka w nim wyzwolić aż takich emocji, takiego stresu jak u wielu kolegów i dlatego potrzebował czegoś ekstra. Ty dlaczego w ogóle gdzieś ruszyłeś w tę stronę? Gdzieś wabiła, wabił cię łatwy teoretycznie zarobek czy, czy właśnie bardziej ta adrenalina? Wydaje mi się, wiesz, no byłem młody w jeszcze w czasach, w cię gdzieś tam. Koledzy starsi mnie właśnie zaprowadzili do, do, do tego miejsca. Yy w którym się gdzieś tam uprawia ten hazard, gra się. I tego najbardziej żałuję, że, że pierwszy raz tam ta moja noga wstąpiła i to był ten początek, w którym spodobało mi się to i później po prostu to był jakiś taki mechanizm, z którym już w ogóle nie miałem nad nim kontroli po prostu. Wiesz, od czasu, jak albo ja młody, no to to tylko, jak to się mówi, Czekałem, na, żeby mieć ten czas wolny i, i jechałem, Poś Szedłem do, do tych kasyn. Ale co cię pchało do tego? No bo jest jest młody, ale młody. młody rozrywek w dużym mieście, że... Jest to, te młode, młode czasy to takie jeszcze, wiesz, to były takie... Wydawało mi się, że wszystko... mam dużo czasu, dużo kariery jeszcze przede mną, że już w tym wieku zarabiam takie pieniądze, to będę całe życie pewnie takie duże pieniądze zarabiał i... Adrenalina, spotkanie się, wiesz... Wolałem iść tam, iść na, na dyskotekę, tak? Bo tam też co, mogłem zrobić imprezę, po prostu tylko z adrenaliną przy, przy tym stole, tam przy rulece, czy tam przy tym blackjacku, czy przy pokaże, więc... Ale to... To na pewno nikomu tego nie, nie, nie życzę, żeby to przechodził, taki, taki proces ten, który ja przechodziłem. Yy, jak młody chłopak chce iść, to proponuję, żeby poszedł na dyskotekę, wziął dziewczynę, wypił sobie drinka, potańczył, pobawił się, w sensie e, dla rozrywki, tak? Bo w kasynie nikt nie zarobi pieniędzy, to po pierwsze. Bo koniec końców zawsze jesteś e, wyzerowany, można powiedzieć, czy tam na minusie. I tak, i tak to po prostu wyglądało, więc... E, trudno się odkochać? W nie, no trzeba dojść do momentu, wiesz, jak jest butelka, jest napełniona, musi... Pusto. Być pusto, że wtedy otwierasz oczy. I powiem szczerze, ja po sobie wiem, że nie żadne terapie, tylko ty sam musisz to zrozumieć i musisz to ten moment wyczuć po prostu. I ja taki moment wyczułem. I to nie było w czasach ledy, tylko później. Wyczułem taki moment i po prostu powiedziałem. I... Bo Legia walczyła o ciebie, bo Legia po raz, najpierw walczyła też przez osobę Jacka Magiery, który z tobą dużo rozmawiał, Legia też walczyła pamiętam chyba wysyłając cię do miejscowości starej Juchy, gdzie... Tak, ale to mówię, to Mati, to był, to był początek, to było wszystko, wiesz, jak e... <todgłosy> to się mówi, no chciał mi pomóc, byłem młodym zawodnikiem. A ty miałeś swoje powiesz Wiesz, w Polsce wiesz, piłkarzy gdzieś hazard uprawia, to o nich się nie mówi, wiesz o co chodzi, to jest... Piłkarze uwielbiają hazard, jeden, jeden, jeden... Wiesz co, ja myślałem, że Jeden lubi po prostu... Jeden pójdzie bawić się, systematycznie będzie się bawił w to, a drugi będzie uzależnić się od tego i będzie... I wtedy jest problem już. Więc... Ale, ale to myślę, że to jest tym ważniejsze, że jak ktoś jest taką osobą dzisiaj jak ty, rozpoznawalną reprezentantem kraju i mam nadzieję, że już się dożywotnie uporał z tym problemem, to ja wiem, że czasami to jest trudne, ale myślę, że trzeba na zasadzie drogowskazu, przestrzegania innych mówić o tym, że to jest po prostu trudne, niebezpieczne i to nie jest rozrywka dla każdego, bo, bo wielu ludzi po prostu daje się wciągnąć i, i, i za chwilę traci nad tym kontrolę. Nie no tak, no dlatego tak jak mówię, no jak ktoś chce się pobawić, to niech naprawdę nie, nie szuka miejsca tam, bo to jest. Cienka, cienka jak to mówi się. Granica pomiędzy zabawą a uzależnieniem i na no, temat, mamy następne, następne tematy, Idziemy bo dalej. To w... Powiedziałeś, że lepiej z dziewczyną czasami potańczyć do klubu. A pewnie nie wszyscy wiedzą, że ty masz wybitny talent taneczny, że nawet stawiałeś trochę kroków w tym tańcu towarzyskim. No i w sumie jakby nie piłka, to może byś dzisiaj siedział zamiast Rafała Maseraka w jury Dancing with the Stars, wcześniej będąc poważnym tancerzem. No bo wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale Zbigniew Boniek mi opowiadał kilka razy, że to, z czego pewnie w Polsce się śmiano, we Włoszech było czymś normalnym, czyli aerobik. Czyli jakby zmiana rytmu kroku. I to też potem się przekłada na zawodników, którzy dobrze dryblują. Ty masz akurat dużą swobodę dryblingu, a jest luźne biodro, jest noga, która potrafi ruszyć w lewo, ruszyć w prawo, zrobić balans, i prawdopodobnie gdzieś ten talent taneczny y, też pomaga ci w tym elemencie. Nie, no na pewno. No, w Początki, ale ja byłem też młodym e, chłopcem, e, to mama e, zaprowadziła mnie na, do zespołu tanecznego. E, Zespół Astra się nazywał. Miałem partnerkę, ale już nie pamiętam, jak, ma, jak miała na imię. Wydaje mi się, że Ola. I odnosiłem sukcesy jako tańcerz w parze. Medale. Ile lat tańczyłeś? Nie pamiętam już ile lat, ale na pewno z dwa, z dwa lata na pewno tańczyłem. I odnosiłem sukcesy, miałem medale. Pewnie do dzisiaj mama gdzieś trzyma te medale, dyplomy. Ale no zawsze ta piłka była na gdzieś tam na tym pierwszym miejscu. No i nawet nauczyciele w pewnym momencie zauważyli, że te noli nie ustawiam tak, jak prawdziwy tańce, czyli tak gdzieś prosto, tylko gdzieś te noli, się, te stopy się gdzieś krzywią -y, i no. -y się robią. I gdzieś wtedy tata gdzieś wkroczył do akcji, gdzieś ten nabór już mojego rocznika w pogroni powstał i to, wiesz, gdzieś były inne czasy. To nie było tak, że dzisiaj od. Piątego roku życia już są rośniki, że w akademiach czy w klubach są rośniki zakładane, więc wtedy było trzeba czekać. Ja chyba miałem 11 lat, jak dopiero trafiłem do pogoni Szczecin. Więc no, tak jak powiedziałam mama gdzieś tam była gdzieś tam przeżywała to, że ja nawet wybrałem piłkę, ale chyba wydaje mi się, że są zachwyceni tą decyzją. A ty byłeś lepszy w tańcach standardowych czy amerykańskich? I w, wydaje mi się, że wszystkie. Gdzieś tam do dzisiaj mam ten, wiesz, jak, jest, jest rama? Ja rama jest dalej. Nie, tak? Czy tam gdzieś po prostu, no, <noise> może bardziej żona gdzieś tam e, musi to ocenić, e, ale jak jest dobra zabawa, jakieś właśnie przyjęcia czy coś, to zawsze staram się gdzieś na tym parciecie też tam e, wyróżniać się, więc e, no to okiem, nie jest mi to obca. To okiem profesjonalisty, trzech najbardziej utalentowanych tanecznie piłkarzy reprezentacji Polski, którzy czują rytm i mają dobry krok, dobre biodro. No to wiesz, no, to każdy, każdy inaczej tańczy, wiesz, zależy, zależy jaka faza już imprezy jest, <gry> więc nie, wiesz, to nie jest tak. Wydaje mi się, że jak jest w piłce, jak jest dobry wynik, jest dobra atmosfera, to jak jest dobra impreza, to gdzieś tam wszyscy starają się dobrze się bawić. Ale ja bawić. Lewy ma? Nie, no nie, Zielu, zielu wiesz, Zielu nie, no, wydaje mi się, że no, Zielu, no, to co robi na boisku, to wydaje mi się, że na parkiecie też, też, to, też to robi. On chyba jest takim, jak to się mówi, czysty, brylant, talent, który on jest takim ukry jest sobie... ukrytym Tak, on jest spokojny, taki wyważony chłopak, ale wydaje mi się, że Potrafi zatańczyć. Słuchaj, ty nigdy nie zagrałeś w Bundeslize? Nie, nie wiem, czy miałeś jakieś propozycje. Miałem, miałeś? miałeś? Miałem, no o, o. Ale siostra gra w drugiej tak, w Bundeslidze. Tak. tak. No, y, no, siostra no, Cornelia zaczynała w Stragardzie, później była w Szczecinie w Olimpii. Ostatnio w Sosnowcu. Y, w zagrowie Sosnowie, tak? Mhm. No i wyjechała. Chciała wyjechać za granicę. To wydaje się, Wydawało mi się, że o tym marzy i trafiła do zespołu Drugiej Mundesligi. Ostatnią bramkę strzeliła, więc ma talent, jest szybka. Papiery są? Papiery są. Pozycja? Ta sama? Tak, z przodu, z szydłowa, więc Mam nadzieję, że będzie się rozwijała i że trafi też do reprezentacji, bo dziś pewnie to jest jakieś marzenie. A jak z driblingiem u niej? Eee, Nie, no jest szybka, bardzo wiesz, o co chodzi. No, to jak jest szybka, szybszy, to szybsza, pora, pora Poradzi sobie z driblingiem, więc no jak na kobietę to jest na pewno jedna z szybszych w swoim zespole. Eee, więc dziś pewnie te dane potacie mamy, więc, e, bo tata też był piłkarzem, więc był zawsze szybki, więc. E, ale macie takie wewnętrzne, rodzinne rozgrywki z siostrą jeden na jeden albo siatko-noga, czy nie? Nie, nie, nie. Mówię, są dziś e, właśnie jakieś przyjęcia, to się widzimy, gdzieś tam rozmawiamy, ale wiesz, e, czy rywalizacja? Nie, nie, nie nigdy nie, nie będzie żadnej takiej rywalizacji. Ja jej jak najlepiej. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że, że będzie dobrze grała, że, że trafi do reprezentacji, bo pewnie to by była pierwna też historia, że moja siostra od A koleżanki wiedzą, że ty to ty? Jej z drużyny? Chyba wiedzą. Dziś ostatnio gdzieś wywiad udzielała, i dziś jak trafiła właśnie do tego zespołu w drugiej Mudes To to dziś był przed... opis jej... jej historii, jej kariery, i tam padło właśnie, że że to siostra jest piłkarza reprezentacji Polski. Który dograł bramkę przeciwko Niemcom. No na przykład. <gry> Więc na pewno mnie tam też pamiętają. Okej. Okay. A powiedz mi, no bo nauczyciele sobie zawsze wychowania fizycznego obserwują ludzi podczas zajęć, SKS-ów, zawodów, no i starają się gdzieś wychwycić i przekierować tych ludzi do odpowiednich sekcji. Ty nie miałeś na przykład nigdy oferty z sekcji lekkoatletycznej, żeby po prostu biegać sprinty? Nie, nie, no Nigdy tego nie miałem, ale jak byłem tak samo, wracamy do tych czasów młodzieńczych, no to w, jak był WF, no to brało się udział w każdej dyscyplinie. Chodziło się na na, bieli, na startowało się w konkursach biegowych, czy grało się. Piłkę ręczną, czy, czy w kroszykówkę, to były takie czasy, czy na basen się pływało. No to zawsze były konkursy, rywalizacja, i zawsze w tym brałem udział. I, I gdzieś na pewno też mnie umacniało to, że później w piłce też mi to wszystko pomogło. Więc zawsze byłem tym szybkim zawodnikiem, zawsze miałem te, te depnięcie i często też wygrywałem te, te zawody biegowe, więc to gdzieś tam mnie ukształtowało później, że, że przełożyłem to, to wszystko na piłkę. Jak wygląda porównanie takich parametrów dzisiaj Twoich, tych szybkościowych, wydolnościowych, restytucji organizmu, krótkich sprintów, dłuższych sprintów na tle na przykład tego, co dawał ci Twój organizm 10 lat temu? To jest duży Wiesz, spadek? Nie, 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 nie analizowałem kiedyś tego, tak jak teraz analizuję, bo teraz po każdym meczu się tym gdzieś interesuję. Mhm. No na, na tle meczów, które rozgrywam w klasie. Mam najlepsze statystyki, w sensie w każdym meczu praktycznie, nie wiem, najwięcej sprintów wykonuję. W Drużynie swojej? Nie, no w całym w meczu. Lidze. W całym meczu. No meczu. Mecz okay. gram, nie wiem, pogroń Ledia, czy tam no to okay. ostatnio akurat spał, chyba z Pawłem w szoku mieliśmy tyle samo sprintów. Nie wiem, przebiegam, jak gram 10 minut, to, 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 to minimum te 10 km, 10,5-11. Yy, przebiegam Tych sprintów mam. Zazwyczaj najwięcej. Na pewno w swojej drużynie, bardzo często w całym meczu. W tych sprintów na tej na, tych na tych, jak to się mówi, na, tych na na tym sprincie takim maksymalnym, no to. To są moje liczby, ja na tym bazuję i. A znasz najwyższą liczbę sprintów z tego sezonu? Najpierw nie wiem, trener, trener buryta, to nasz Odarnie. trener wszystko ogarnia, ale no to widzę. No, wiesz, no, to pokazuje, że wiesz, no, że wiesz wiadomo, już jestem tym zawykiem do, doświadczonym, swoje lata już mam, ale oprócz tego, że szalam bramki, mam asysty, robi Arce, to, to te pracy wykonuję dużo, mhm. gdzie często kibicom się wydaje, że ja tylko wiesz, atakuję, a jak to przyłożysz na, na wysiłek jaki wykonuję na, na boisku, to jest wydaje mi się bardzo dużo. No ja myślę, że dzisiaj po prostu twoja gra to uległa wielkiej ewolucji. Po pierwsze zmieniasz sektory boiska, nie trzymasz się jakby Jednej strony i, i linii, tylko, tylko oglądamy cię na dziewiątce, dziesiątce, na drugim skrzydle. Druga rzecz, mam takie wrażenie, że zacząłeś być jednak bardzo istotnym elementem w tych asystach drugiego stopnia, plus człowiekiem, który bardzo często projektuje całą akcję. Gdzieś tam sobie ją wymyśli od początku. Nie zawsze ją finalizuje, natomiast ma jakby koncepcję dla kilku kolegów, co chcemy zagrać w tej akcji, i widać, że to ci dzisiaj sprawia też dużą przyjemność. No na pewno, no, wiesz, no, mam. Taką swobodę, tak dostałem duży taki kredyt zaufania od trenera na pewno, to mi też pomaga. Wiesz, wybrał mnie kapitanem, dał mi tą swobodę, żebym grał swoje mecze po prostu, żebym... Wiesz, ja jestem takim zawodnikiem, że czasami, wiesz, no... No jesteś rozrysowane, tak? Schematy różne, mhm. no ale ja czasami... Wiem, że muszę złamać dany schemat, żeby właśnie się w danym momencie gdzieś się wyróżnić i tak samo widzę jak na przykład, gram na, przykład na lewej stronie. Widzę, że mi nie idzie, nie wiem znowu, nikt mnie dobrze yy, blokuje. No to staram się, wiesz, zmieniamy stronę, na przykład z Wahanem, czy tam z Marcelem, czy z przyborkiem. Tam mi coś nie idzie, staram się gdzieś do środka wejść, uzupełniamy się jakoś i wiem, że w danym momencie mogę to marcy przyspieszyć, dobrze podać, czy, czy strzelić bramkę. I tak, no zawsze mi asysty wiesz, kręcił. Wiesz. Ja lubię asysty takie, wiesz, konkretne, wiesz, jakieś takie, no, coś, coś, coś się musi dziać w, tym, w tej akcji. I zazwyczaj takie asysty mam, bo ja zazwyczaj takich prostych asyst nie mam. Taki wiesz, no, gdzieś na znaczy, tym. No, czy wiesz, no, no, twój, metry, twój czy były menadżer też był piłkarz Mariusz Piekarski zawsze mówił, że on to nie liczył asyst z wolnych i z tak, rożnych, bo tak. to, się, to się nie powinno liczyć. No więc. <laughs> Yy, więc wiesz, tak jak mówisz, te asysty, wiesz, one się nazywają chyba drugiego stopnia, czy coś, no to tego jest no jestem, no jestem. bardzo w sensie zaangażowany w tą grę ofensywną i no i widzę to, że na przykład jak dziś nie idzie. Mi nie idzie, no to gdzieś tam zespół na tym dużo traci, bo widzę, że zespół. Yy, czerpie też ode mnie tą y, energię na boisku i poza boiskiem. Kiedyś mówiło się w Realu Madryt o takiej dependencji y, Cristiano Ronaldo, o dependencji Messi'ego w Barcelonie. Czy ty uważasz, że istnieje takie zjawisko dzisiaj w Pogoni, ta zależność gry i wyniku Pogoni Szczecin od jakości, poziomu gry dyspozycji danego dnia Kamita Grosickiego? Wiesz, nie będę tam, wiesz, y, odlatywał w chmury, wiesz, żeby tutaj nie pomyśleli, że, wiesz, no że patrzę na wszystkich z góry, ale... ale wiadomo, że wiem, że wiadomo, że ziemia, robię, ale Twoje spojrzenie. Tak, robię wszystko jak najlepiej, staram się robić dla, dla drużyny, dla, dla zespołu, ale wiem, że jak są gorsze momenty, w których gdzieś mi nie idzie, to nie potrafimy czasami zareagować czymś innym po prostu. I na tym się na pewno zastanawiam, wszyscy się zastanawiamy, bo... Wiem, że jestem kapitanem, wiem, że jestem zawodnikiem, od którego dziś są największe te oczekiwania w drużynie. Yy, oczywiście bez drużyny nie byłoby mnie dzisiaj na przykład w reprezentacji, bo, bo to nie jest sport indywidualny, ale właśnie w takich trudnych momentach, dzisiaj jak byłem, tydzień temu mieliśmy mecz z gdzie, yy, wiesz co, oprócz tego, że dzień przed meczem gdzieś tam jakiś wirus mnie złapał, gdzieś byłem osłabiony, gdzieś tam ważyły się może nie ważyły się, ale no po prostu byłem osłabiony i nie byłem na pewno sobą, nie był to mój dzień. Nawet podejście do tego rzutu czarnego, to podchodziłem do tego, żeby jak najszybciej oddać ten strzał, wiesz co. Nie, jak nie, 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 jak nie, nie, nie skoncentrowany, jak najszybciej, bo no był taki że nie, nie, nie czułem niczego, zwykłe zagranie proste, gdzieś wał, wszystko, tak. I wiedziałem, że nie idzie. I... A wiesz co, ja ci tego nie mówiłem, ale ja siedziałem z kimś dzień przed meczem, z jednym z twoich dobrych kolegów, i, I ponoć ty już narzekałeś, że coś jest tak, nie tak. tak, że się, że się że czujesz dzień przed meczem. Tak, tak. no dlatego mówię, no, gdzieś tam zgłaszałem to. Nawet wiesz, zespół spał w hotelu dzień przed meczem, ja spałem w domu, bo gdzieś tam też doktor, lekarze powiedzieli, żeby nie było ryzyka, żebym, nie wiem, jak coś mi jest to, żeby nie zaraził też człowieków, tak, wiesz, odpowiedzialna sytuacja, ale to już wiesz, już w domu spałem, już wszystko inne, już, już nie ma ty takiej, wiesz, okay. rutyny, która hmm. jest zawsze przed meczem i. No, ale wiesz, to no, męż u siebie, dwa, cały stadion. Wiesz o co no, gra, wiesz o co gra. na dwa mecze. Łatwe mecze, w sensie łatwiejsze mecze. Na dwa punkty dochodzimy do lidera. No i wiesz, no i taki moment, że, że mi robota nie szła i właśnie wiesz, w takich momentach, że właśnie, żeby brakuje nam, żebyśmy, żeby Żeby arcyestrzeluś innego coś zrobić, wiesz o co chodzi, tak, żeby żeby czymś im czas zaskoczyć. I nad tym musimy na pewno pracować. Więc yy, mówię, mam super drużynę, mam super kolegów. oni mnie strasznie wspierają, oni mnie nakręcają do tym, dają mi tą, jak to się mówi, tą, tą swobodę, tą odpowiedzialność, żebym był tym liderem zespołu. Ale tak jak powiedziałem. No, żeby... A w ogóle miałeś zwątpienie, że w następnym meczu nie podejść do karnego? Nie, nie ja powiedziałem na powiem ci Mati, że. To co przeżyłem te, po tym karnym, w sensie po tym słabym meczu, po tej porażce, te pierwsze trzy dni po meczu, to był, wiesz, to, to jakiś dramat jest, wiesz. Ja mówię, wiesz, przypomniały mi się jakieś e, historie takie ze wcześniejszych lat, gdzie, gdzie się, wiesz, katowałem, e, ja coś, wiesz, e, no nie, nie, nie szło mi, tak? I, i, wiesz, I wiesz, jestem doświadczony, już mam swoje lata, wiesz, no ale, wiesz, wracałem do domu, rodzina, córka gdzieś tam, gdzieś Pierwszy zobaczyła jak ta Karnego jeszcze i to płakała na stadionie, wiesz. Ja się do tym dowiedziałem, no to wiesz, no wiesz serce bolało, tak. Starałem się z córką e, rozmawiać na ten temat, e, gdzieś tam mnie wspierali. Później koledzy mnie wspierali, w sensie bardziej, wiesz, e, koledzy, wspólnicy. Bartek, Ława, Tomek podoba, no to mnie bardziej... Ej, chłopie, weź się w garść, e, co ty tu jęczysz, co ty płaczesz? Następny mecz, podchodzisz, strzelasz, e, wygrywacie i jest inna sytuacja. Ale mówię, no... Ostatnie, wiesz, miesiące były takie, że cały czas mi szło dobrze wszystko. Wiesz, cały czas gratulacje, klepanie, super, Panie. a nagle, wiesz, gong, słaby Ale... mecz i, i musiałem. Ale powiedziałem żonie, że we wtorek już, że, że chciałbym już tego karnego, następnego, dzisiaj już strzelać, W sensie, bo wiedziałem, że, że ja po prostu źle do niego... Ale czułeś coś innego, pochodząc do karnego w Kielcach, że... Że jakieś takie skięcie, Nie, spięcie, No wiadomo, że gdzieś tam myśli by, były myśli takie, ale nie, nie, byłem pewny, spokojny i wiesz, tam było strasznie głośno, bo kibice zaczęli strasznie drzwi tam, ja nie słyszałem, jak sędzia znał, że mogę strzelać. Aha. Ja się tak w pewnym momencie odwróciłem. A on czeka. A on czeka. I wiesz, jeszcze wtedy tak dwie sekundy, no i strzeliłem, więc mówię, to wiesz, to też jest takie doświadczenie, że pokazuje, że po niestrzelom karnym Muszę te ciśnienie wytrzymać, żeby wykorzystać. A to no. nawet nie sądziłem, że aż takie emocje musiały tobą targać po przestrzelonym rzucie karnym, to też pokazuje, że mimo upływu lat nie nauczyłeś się tej gruboskórności, tylko dalej no dosyć, nie, dosyć wrażliwie powiem, reagujesz. Mi, wiesz, to był mecz na, na dwa punkty do, do lidera, wiesz, no cały stan, 20 tysięcy kibiców w Szczecinie, mecz niedziela po wręcz za Głębie, Wiesz, no, wcześniej przychodziły tylko w sensie, no. Kiedyś na pogron przychodziło się, na przychodzili na rywala, tak? W sensie ledia, przyjeżdżał Lech czy coś, to był stały stadion, tak? A dzisiaj pogrąż jest na takim etapie, na takim poziomie, że nieważne jaki rywal, przychodzą, przychodzą dla, dla pogoni, żeby zobaczyć ten show, te widowisko całe. No ja na, na, na tym. Ale, ale zobacz, bo ty masz takie trochę poczucie jednak niespełnienia, bo, bo z jednej strony cztery turnieje z reprezentacją, dwa razy mistrzostwa świata, dwa razy mistrzostwa Europy. Ale w europejskich pucharach tylko eliminacje, nigdy tak, nie udało no, ci się zagrać nie, w nie, nie zagrałem, wiesz, no, karierę reprezentacyjną uważam, że mam e, na, na tak. bardzo dobrym e, poziomie, największa duma, zawsze to powtarzałem. E, ale w klubach zawsze, zazwyczaj za granicą grałem w klubach, które walczyły o środek gdzieś tabeli, czy walczyły gdzieś w Premier League o utrzymanie. E, nie były to zespoły, które walczą o europejskie puchary. We Francji w Rennes mieliśmy taki sezon, w którym mało brakowało, abyśmy awansowali do tych pocharów, ale nie się nie udało. Więc, ale wiesz, to no mnie tu nakręca bardziej ta pusta gablota w Szczecinie. I ja wiem, że jak z Pogronią za moich czasów wsadzimy coś do tej gabloty, to wiem, że będę spełniony w sensie, jak to po Pogroni I To mnie nakręca i dlatego czasami, wiesz, może mnie kibic patrzy na mnie, że jestem nie sfrustrowany, zły czy coś. To, to jest przez to, że tak nie zależy. A powiedz mi, jaka jest skala talentu? Muszę cię zapytać o jednego piłkarza, bo tak sobie pomyślałem, że może na koniec mojej przygody zawodowej, mecz reprezentacji komentuje Przyborek i bramkę dla kadry strzela Przyborek. <gryborek> <gryborek> jest szansa? To jest, to jest ta skala talentu, czy, czy liga? Nie no, wiesz, dostał szansę, w debiutował jako 16 lat. To jest w ogóle chłopak, który się pierwszy stycznia urodził. Uh -huh. 17 lat ma, no, gra w tym sezonie w pierwszym składzie. Trener również zmienia mu tę pozycję. Często gra na tej ósemce, uh -huh. często na, na skrzydle, więc na pewno jak na swój wiek jest bardzo dojrzały. I widać, widać tę tą dojrzałość jest dużo bieda do skroki, takie pewność siebie, nie boi się piłki wziąć na siebie, wychodzi do tej piłek. Wiadomo, że. Że te wahania, formy będą naturalne. cały czas naturalne, ale jest to na pewno kandydat na, na, na piłkarza, ale tak jak powiedziałem, no dużo, dużo pracy. A ty obserwujesz dzisiaj tych młodych ludzi, którzy wchodzą do, do ligi, do piłki zawodowej. To jest inna młodzież? Inna, inna, bardziej taka, ta ta, która, która wiesz, świadomość, świadomość ma, profesjonalizm. ma profesjonalizm, która wie, żeby być na tym szczycie, żeby wejść na ten szczyt, to, to trzeba się podporządkować, ale wiesz, taka jeszcze sytuacja właśnie z przyborkiem, że jak wiesz, on w szatni trener usadził, ja, jestem, ja siedzę, mam swoją swoją miejsce i siedzi przyborek i paryzek dwóch młodych zawodników. No i wiesz, i na początku nie tacy wiesz młodzi, wiesz, grzecznie, ten przyborek taki, wiesz, nic nie mało się odzywał, tak wiesz, wszystko on eł. No teraz już wiesz, a ja tam słyszę już jakieś wiesz Przekleństwa, takie, wiesz, taki, taki stara się, wiesz, już taki, wiesz, że źle zagra zagrapił, to przeklina na treningu, gdzie jeszcze pół roku temu tego nie było, wiesz, i ja to widzę. wiesz, Po takim zachowaniu, jak to jak ten młody chłopak gdzieś tam dojrzewa, po takich, wiesz, no, treningowych y, sytuacjach, więc. Y... Słuchaj, ty lubisz imprezy weselne. Też te <grym> wesela na Podlasiu, gdzie byłeś u prezesa kuleszy na Twoim, na twoim weselu, z tego co nam to boi się grali. Tak? tak, tak. No dzisiaj jest kontakt z Marcinem? Tak, nie, no mamy z Marcinem gdzieś tam, może nie, nie cały czas, ale gdzieś tam jak się widzimy, to zawsze serdecznie sobie porozmawiamy. A powiem, wiesz, też, też nie tylko szatnia reprezentacji, ale po prostu lubisz disco polo. Czy nie? Czy ci się zmieniło? Może, może nie to, że lubię się przy tym bawić, ale tak jak powiedziałem, no, zależy na imprezie, który już jest ten level okay. e, imprezy, więc to nie jest tak, że nie wiem, jadę na mecz i, I, i słucham disko disco polo. polo ale... A co słuchasz, jak lejdziesz na mecz? Różnie. Nie mam jakichś takich, wiesz, mam jakąś playlistę, mam, który leci. Leci jak leci. W sensie. Nie, nie, nie mam, nie mam jakichś okay. takich ulubionych. Nie jestem ale... fanem jakiejś takiej muzyki w sensie, ale no tak, gdzieś te Disco Polo. towarzyszyło mi gdzieś tam w tym młodzieńczych latach, nawet grali Boysi. To prezes Królesza, to od prezesa Króleszy był prezent dla mnie dla mojej żony. Bardzo mi, 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 miła pamiątka. Słuchaj, opowiedz mi, bo ja tak powiem, nieprzypadkowo zaproponowałem to wesele, bo jest jedna z takich zabaw, że jeździ się po krajach na, na parkiecie, zmienia się klimaty, zmieniają się wtedy motywy muzyczne. Chciałbym, żebyśmy szybko przejechali przez te kraje, w których występowałeś, a potem będę miał bardzo ciekawe takie pytanie, które ma być puentą te, tych wspomnień, bo jako młody chłopak jedziesz do Szwajcarii. Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że trochę zawaliłeś to miejsce, bo to powinien być przedsionek do naprawdę fajnego klubu, bo wiadomo, że liga szwajcarska, austriacka jest obserwowana przez największe ligi świata, no ale tam się gdzieś w twoim życiu nic nie zgadzało. Spóźnienia na treningi, brak nauki języka, opuszczenie, języ opuszczenie lekcji francuskiego, nawet podpisałeś zrzeczenie się pieniędzy, nie tłumacząc kontraktu. No Właśnie to też wytłumaczymy, tak jak to było. No na pewno, wiesz, w, 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 chciałem za wszelką cenę wyjechać w tamtym momencie z Ledi w sensie, żebym zmienił otoczenie. Wyjazd za granicę wydawał się wtedy naj, najlepszym. Do, trafiłem do Szwajcarii, no, piękne państwo, miejsce do, do życia. Dla znaczy, Ciebie chyba za nudne. No, może tak, ale wiesz, mimo wszystko z się tam chyba spotkałem, ja miałem nie, dwie bramki, dwie asysty miałem jako Aha. młody zawodnik, który też właśnie wyjechał e, młody z zagranicy, ale też dostajemy już dobre pieniądze tam. Jeszcze więcej niż miałem w Ledi, to już, wiesz, już zaczęły się wyjazdy do Zurichu, w sensie, wiesz, zakupy, już jakieś firmowe, e, tam, wiesz, Ciuchy jakieś się kupywało. Z tamtych czasów to, jest, tak? Tak, ta, 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 pamiętam ten. Więc, e, wiesz, no już poczułem, że, że te, ten poziom finansowy jest duży, że już gdzieś tam. Otwierały mi się oczy na, na świat. Wiesz, dostałem tam wiesz samochód, nie miałem prawa jazdy. No wiesz, no, człowiek nie myślał po prostu. No, gdzieś tam wsiadał wiesz, za kierownicę bez, bez dokumentów. Ta nauka języka francuskiego no, też nie, nie szła w parze. Te spóźnienia ja były na Tajwanie, ale co mówiłeś na koniec, że te rozwiązanie tej umowy to, to nie było tak, bo ja po pół roku już y, przyszedł nowy trener y, Ulisztilka chyba to no. r, tak. nie y, niemiecki, tak, niemiecki tak, tak, chyba w Realu Madryt dobrze coś prażesz, no. czy nie? Gdzieś tam pracował możliwe. No, i on gdzieś mnie w sensie odpalił, że nie, nie, nie stawiał na mnie. Ja po prostu wiesz, no jestem za granicą 19 lat, mam nie gram. Ale nie, nie gram. się Twojej umiejętności, czy brak nie, profesjonalizmu. Może, może brak wtedy wszystkiego. Brak profesjonalizmu, gdzieś ta e, słaba wiedza na temat taktyki, którą trener wtedy chciał e, grać, jakoś tak nie za bardzo e, to mu się wszystko podobało. I ja po prostu chciałem opuścić, on. tak? opuścić y, Sion i wrócić y, do Ledi. w sensie no i wiesz, rozwiązałem tą umowę, tylko że jak rozwiązałem tą umowę, to po prostu to już było chyba poza okienkiem transferowym, że po prostu już nie mogłem wrócić y, do, wiesz, do ledi, żeby ledia mogła mnie zgłosić do rozgrywek. No i wtedy trener, y, przepraszam, dyrektor trzeciak y, Zaproponował, żebym wrócił do Legii, ale żebym trenował w drugiej drużynie tylko, żebym treningi miał i żebym mieszkał, nie wiem, w internacie, czy coś. Wiesz o co chodzi, tak? Ja z, gro z, gro z Grosikiem takie tematy po, nie po przechodzą. Po Warszawie, gdzie mieszkałem już, nie wiem, na Marinie, na <noise> w Szwajcarii, dyrektor mi powiedział, że mam mieszkać w internacie, tak? No, to mnie gdzieś tam zabolało, zaszokowało. I powiedziałem, że, że nie chcę, że w takim razie nie wiem, wracam do Szczecina i po prostu będę czekał do, do stycznia na, na rozwój sytuacji. I wiadomo, to był mega ciężki czas, tak? No, pół cztery miesiące to było od września do stycznia bez klubu, bez treningów. gdzieś tam z kolegami wiesz, jeżdżenie na jakieś treningi do piątych lit niemieckich, w sensie, żeby tam pograć, pobawić się na tych Orlitach, czy coś tam z tatą jakieś pozowanie, e, wiesz, do zdjęć, do jakiejś gazety, żeby pokazać, że ja statą trenuję w parku, wiesz, to tylko na jak to się mówi na FAR, na farmazach, far to się, to zawsze mówimy. E, no i czekaliśmy na ten moment, w którym będę mógł podpisać kontrakt z klubem albo wrócić do Legii. Mariusz Piczarski, wtedy mój menadżer. Załatwił zielonie. <grym> mhm. A powiedz mi, bo tak pozostajemy w temacie tej zagranicy. Yy, Sivaspor, to było chyba dla ciebie dobre miejsce na ziemi. Takie, powiedziałbym, mocno kompatybilne z twoim charakterem, luzem, uśmiechem, sposobem życia. Widać było, że Turcja lubi Grosika, Grosik lubi Turcję. Tak, no wiesz, no. Ja w sumie też żałuję, że ty z tego Siwa Sporu nie poszedłeś do któregoś z klubów w Stambule i nie dotknąłeś jeszcze tego innego świata piłki tureckiej No tak, no na pewno te trzy lata w Sivasporze były może nie trzy lata, bo trzy lata byłem, ale te dwa i pół roku Słyska, były dziś. bardzo gdzieś ok, bardzo pozytywne grałem strzelałem bramki, miałem asysty 84 mecze, 13 bramek, 19 asyst tak to wyglądało w Siwa No tam, bo tam jeszcze, bo tam ma więcej tych bramek, bo tam były na tą grupę mistrzowską, spadkową, y -hmm. też takie dzielili tam. No nieważne, ale to no, kibice mnie tam gdzieś tam uwielbiali, można powiedzieć. Wspierali mnie. Te dwa i pół roku za trenera Rizy Baja cały czas grałem. No później przyszedł Roberto Carlos, legenda. gdzieś zostałem postawiony na, na boczny tor, bo była zmiana obcokrajowców, limity, oni zsioną swoich zawodników i... Kto lepiej na treningu strzelał i... wolne, ty czy Roberto Carlos? Nie, nie, no. Roberto Carlos na treni to czasami pokazywał no, takie sztuczki, wiesz, no przerzuty, losy z kroka, wiesz, no wiesz, to mega też dla mnie było przeżycie, że takiego trenera miałem, w sensie, że może trenerem nie był, nie zrobił kariery jako trener, ale no, wiesz, osobowość, no, legenda Real Madryt, reprezentacji w Brazylii, więc cieszę się, że spotkałem go na, na swojej drodze. A najlepsi Ale... piłkarz z tego zespołu, z którymi grałeś? <coughs> na pewno był taki napastnik Michael Eneramo, nideryjczyk. Grał w reprezentacji Niderii, parę tam spotkałem. Później grał chyba w Besiktasie też, jak już odeszłem do Ren. Ati w Szejszu. Marokańczyk. A Marokańczyk. E, Jatara świetny. z Kową grał? Jatara też? Y z Ligi belgijskiej? Cisinio? Cisinio, pamiętasz, z Ralu. Z Ralu, prawda? Tak. Chowasz, Roberto, Ralu z Brościelną. Utaka, taki napastnik. John Utaka? Tak, tak. grał w Lons. Tak, tak. No, no. no to. paru takich zawodników tam. A, 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 w to, a to życie w Turcji, co, co zapamiętałeś? Nie, no. Ja to się mówi, nie, nie skorzystałem z tego życia. takiego, Dziś często piłkarze, jak były wolne dni, to na przykład nie, wsiadali w samolot, lecieli do, do Stambułu, tak? I tam się zaczynało cała rozrygliwka, w sensie zakupy, kolacje, dzisiaj jakieś wyjścia, w sensie na dobre miejsca. A ja wtedy. Jak miałem wolny czas, to siedziałem w Siwas, bo po prostu nie, nie, nie wiedziałem, że, że tak nie wiem, Można w sensie, że taki jest, że wiesz, no, że bierzesz, kupujesz sam, bilet na samolot i lecisz do dzińcza ja i jest w Stambule. Tak? Więc y, tego życia takiego w Turcji, której jest w której Stambule, y, nie, no, nie, nie doznałem, bo po prostu nie byłem przygotowany na to, bo nie, nie wiedziałem. Y, ale to, ma, chyba miałeś natałego. taki jeden sezon 6 bramek 9 asyst z tym Seahawksporze. Nie było wtedy opcji z jakiegoś stambulskiego. Miałem, klubu? miałem. w sensie, jeszcze były oferty konkretne, to nie wiem, no, ale na pewno były tematy z data Saraj. To Mariusz Piekarski tam też rozmawiał, Besiktas był zainteresowany, ale zazwyczaj gdzieś były trzy nazwiska. Ja byłem w tej trójce i wybierali, wiesz, były był na przykład Ambrabat, dzisiaj chyba gra w Arabii Saudyjskiej, grał w Kaiserii Spor. Ja grałem w Sivaspor. podobny wiek wtedy, podobne statystyki i jego na przykład wybrali, wiesz, do Galatasaray. A byliśmy na przykład w dwóch, które Galatasaray, gdzieś zawsze miałem takiego, można powiedzieć, pecha, że, że jednak gdzieś tam do yy, wybierali do tych większych klubów, ale do dzisiaj mnie wspominają kibice, bo często lubimy z żoną jeździć do, do Turcji, do Stambułu czy do Antalii, do Bodrum. To, to ludzie my tam A właśnie, praktycznie, co masz wolny weekend, to, no nie, to no, Turcja. No nie, no nie co weekend, ale często, często lubimy. Mamy sentyment, mamy tam przyjaciela Murata, który był moim tłumaczem w czasach siwa sporu, to zawsze kiedy jesteśmy w Stambule, to spotykamy się, zapraszamy go na, na kolację, wychodzimy, rozmawiamy, miło czas spędzamy. Francja, REN, trzy sezony. Naprawdę, myślę, że znaczące liczby. Na polskiego piłkarza 13 bramek, 13 asyst w 81 meczach. Piłkarza jednak wciąż na tym czasie młodego. Wiesz, miałem pierwszy sezon, miałem taki, że tam bramek nie strzelałem. W, w, w pierwszym sezonie bramki nie strzeliłem żadnej. Miałem bramki w Pucharze w Francji. Awansowaliśmy do finału i w finale przegraliśmy z Gęgą 2-0. To strzeliłem bramkę w ćwierć, ćwierćfinale z Lille i w półfinale z Angers. I w finale przegraliśmy z gręgą. To był mój pierwszy sezon, ale w lidze nie strzelałem brak, miałem mieć tylko asysty. I kolejne sezony, gdzieś takie były przełomowe, jak też urosłem w reprezentacji dzięki zaufaniu trenera nawałki. To też przyniosło się wszystko później na moją formę w klubie w Rennes. I ta forma, forma, te ostatnie dwa sezony, które byłem we Francji, to takie no, te liczby robiłem. Tak samo, kibice wspierali mnie gdzieś tam. Miałem wsparcie na trybunach, gdzieś tam piosenki o mnie kibice śpiewali po francusku, więc flagi wywieszali, to, to są miłe wspomnienia. To życie we Francji podobało ci się? Tak, tak, no tam już, w sensie, to się mówi czerpałem, bo już gdzieś wiesz, ogólnie Renny, też super Pięte miejsce, wielkie miejsce do życia. Super restauracje, super miejsca, gdzie można było ten czas spędzać, ale wiadomo, no w te się wsiadało, dwie godziny jesteś w Paryżu. Nie wiem, godzina samolotem już, nie wiem, w Nicei, na przykład na Lazarowym wybrzeżu, tak, no to już, już miałem tą świadomość, jak można fajnie ten wolny czas spędz spędzać też, tak? I Monte. Więc, no, no, też Montetarno, y, tam też nieraz zawitałem. Więc y, tak jak mówię, no, Francja bardzo dobrze wspominamy, i żona do dzisiaj mówi, że to. Najpiękniejszy jej czas to Francja, i, i ona żałuje, że, że z tej Francji jednak wyjechaliśmy do. do... A ty żałujesz? Nie, nie, bo to było moje marzenie grać w Anglii w Premier League. Jestem od urodzenia fanem Manchesteru United. David Beckham te czasy. Koszulka z numerem 7 Manchesteru do dzisiaj, gdzieś tam pewnie u rodziców. Taka malutka leży, więc to było moje marzenie, grać w Anglii, w Premier League, zawsze możemy, żeby grać w Manchesterze. W no, Manchesterze się nie udało zagrać, ale ja zagrałem w tej lidze. Nie żałuję, nie żałuję, żałuję tylko końcówki w West Bromwich, w sensie po, po awansie do Premier League, tego, że... W sumie to cztery lata spędziłeś w Anglii, tak? Trzy, hal? Trzy półtora, cztery i pół. No. Cztery pół. Hmm. No. Więc yy, nie żałuję, nie żałuję, na pewno mówię, no ciężka była końcówka, WS na pewno, gdzie zostałem odsunięty od składu można powiedzieć i yy, do dzisiaj nie zgadzam się z tym, że dzisiaj wiesz, łatwo powiedzieć, że nie byłem za słaby, żeby grać tam czy w Premier nie, nie, nie byłem za, nie byłem za słaby, bo ja dostałem szansę, jak już yy, na początku był trenerem Bili czy, ogólnie w WS było tak, że po awansie ja, ja byłem im potrzebny do awansu. Ściągnęli mnie na pół roku. Kontra podpisaliśmy na półtora roku. Ale wiedzieli, że jestem zawodnikiem na Championship w Hull City, byłem bardzo wyraźnym zawodnikiem. To ściągnęli mnie, za, miałem pół roku do końca kontraktu z Hull City. Więc ściągnęli mnie za nieduże pieniądze, jak na angielskie warunki do West Wywalczyliśmy awans. I nagle dostałem sygnał, że ja mogę jak mam inną opcję, to mogę z niej skorzystać, tak? No wiadomo, było Nottingham Forest tam później, ale no ja, wiesz, no, walczyłem o to wszystko, żeby znowu grać Premier League. Ja, ja powiedziałem, że ja chcę walczyć, tak? I, I nagle, wiesz, gramy, gramy, są spotkania, trener biliśmy, mnie odstawia. Później trener Billish, później jest ta oferta z Nottingham, podpisujemy ten 21 sekund spóźnienia, ale zostaje Wes Zbraszają mnie do rozgrywek. trener byliśmy mi daje zagrać. Zaraz trenera Bili czas zwalniają, bo słabsze wyniki. Przychodzi Samardice. Big sam. Big sam. Jestem odpalony. I nagle dostaję szansę, bo ktoś ma kontuzję. Wskakuję nagle znieczęło do pierwszego składu i gram dwa mecze. Gram mecz na Wolverhampton. Wygrywamy 3-2. I gram na sami na wyjeździe, przegrywamy 2-1. Mam asystę. W, w tych dwóch meczach wydaje mi się, że nie zawiodłem. Na pewno nie zawiodłem. I wydawało mi się, że to jest mój czas, że będę grał dalej, tak? No i nagle znikąd gramy z Manchesterem City następny. No to ja mówię, dobra, w pierwszym składzie nie grał. No to na pewno jestem na ławce, tak? Nie mam jej na ławce. No to, to wiesz, tam dyrektor sportowy, oni chcieli bardzo, żebym. Y szedł z kontraktu, więc ja jestem pewny, że na pewno nie wykorzystali my tak jak powinni. No to jeszcze wrócę do tego wątku, który już poruszyliśmy w Turcji, bo no byłeś w ren między innymi z Ousmane Dembele. To było widać od razu, że to jest taka skala talentu? No nie no, pierwsze, pierwsze ten przychodził młody chłopak. Wiesz, no, piła prawa, lewa noga, dribbling. Wyróżniam się od razu, tak. Ale on od samego początku on, on chciał już z rezerw. On przyszedł do nas z rezerw, do pierwszego zespołu, ale on, on nie chciał, on chciał z rezerw już za granicę wyjechać. On chciał ominąć w ogóle granie w pierwszym zespole, bo już tam miał jakieś oferty. On oczywiście marzył wtedy o Barcelonie. Ja mówię, chłop marzy o Barcelonie, jak on jeszcze w pierwszym polu u nas nie tak? No, koniec końców do, do Barcelony trafił, więc talent bardzo, bardzo duży. Pamiętam, jak na treningi przyjeżdżał, wiesz, my tam samo we Francji, wiesz, do no, Parking, wiesz, jak Beverly Hills wyglądał, Lubbe Fury, na Dembele przyjeżdżał autobusem na trening, tak? I właśnie z żoną wracamy. Z meczu i on szedł na autobus i mówiłem, Osman, dawaj, wsiadaj, podwiozaj cię, prawda? I podwieźliśmy go gdzieś tam do centrum, gdzieś on tam później wyskoczył. No to pokazuje, że pamiętam chłopaka, który przyjeżdżał autobusem na, na treningi, a później zrobił fantastyczną karierę, Do dzisiaj robi. No mi świata, widem świata. A to prawda, że tak gdzieś tam z tym rozwojem piłkarskim, no niekoniecznie w parze szedł inny rozwój, że on taki no dosyć specyficzny facet. Nie no, to, to mówię, no w sensie, no było taka sytuacja, że mamy trening, ty, dzień, nie, dzień wyjazdu na obóz jest, jest burka zawodników i Osmana nie ma, no i o co chodzi, tak? No i z pierwszym zespołem, gdzie on był zawodnikiem, no wchodzącym dopiero, tak? Okay. No ale on po prostu on dostał jakąś ofertę, chyba pamiętam z Salzburga, coś takiego było z Austrii, i on się on do Salzburga iść. Tak? On nie tak jakby, nie wiem, czy menadżerowie mu to tak doradzali, czy coś i. Ale I czytał? Czy tak nie no, i wiesz, gościa, gościa nie ma i po jakichś paru dniach przychodzi, ale w kluby strasznie w nie dowierzyli, że wybaczali mu te wszystkie wpadki, bo no później, jak już szedł do pierwszego zespołu, to. Najlepsi piłkarze Ren, z którymi grałeś? No to na pewno Dembele. Wydaje mi się niespełniony talent francuskiej piłki. W sensie na pewno kontuzje do zatrzymały. To George, Paul George Entep. Debiutował w reprezentacji mhm. Francji, ale pamiętam, że jak odszedł z Ren do Wolfsburga, to później ta karera. W dół poszła i dzisiaj chyba, nie wiem, najdzięk dla, ale no, świetny piłkarz był. Eee, w Rennes jeszcze, co tam miałem? A Hal, West Brom? Nie, no w Hal to już było paru grajków, w sensie, którzy tam dzisiaj są. Bowen. W dużych klubach, no Bowen West Ham, Maguire, Manchester United, Robertson, Liverpool. Eee, no Mitrowicz wcześniej, te zawody Liverpoolu, Inter Intermediolan. A który z tych klubów był taki, bo wszystkie są, powiedziałbym, takie średniaki. Tak, tak. I, i, I często jest tak, że w tych średnich klubach łatwiej o, o takie, powiedziałbym, relacje na lata i o rodzinną atmosferę. Ty, trzymasz w ogóle z, z ludźmi z tych klubów, Turcja, Francja, Anglia, kontakt, czy to się wszystko połrywało? Mm. Mamy gdzieś na Instagramie, wiesz, gdzieś tam wiadomości prywatne. Jak ktoś ma, nie wiem, urodziny, nie wiem, Sheli czy coś, to tam się pozdrawiamy, gratulujemy, gratulujemy sobie, ale takich większych kontaktów yy, nie ma. Gdzieś tam wiadomo, każdy gdzieś tam swoim życiem yy, żyje. Ale na pewno, jakbyśmy gdzieś się spotkali czy coś, to. Na pewno zawsze o sobie porozmawiamy. Dobra, to teraz trudne pytanie dotyczące tej, tych wątków zagranicznych. No bo to było po kilka lat w każdym kraju. Turcja 3, tak? Francja 3,5, Anglia 4,5. I teraz tak. Znajomość języka tureckiego, podstawowa, średnia dobra. Ja wiesz raz? Podstawowa, średnia dobra czy żadna. Podstawowa. Nie, no, no podstawowa. No parę tam. No nie, no. Porozumiesz się? Nie, nie, nie. nie. Francuski? E, w, może tak w stali od 1 do 6, mhm. dobra? 2 no, dobra. Do, 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 do okay. Dwa plus. Dwa plus. Dwa, dwa, no dwa plus. No. Angielski. E, w, s, trójka. Trójka. Ale taką po, po Ja wiesz, ja mam taki. Wiesz, ja jestem. Wiadomo, że to był dziś mój. Nie, nie to że problem, bo ja po prostu gadam po angielsku, ale czasami. Ale po swojej. Po może. Ja gadam i ta osoba musi zrozumieć ten mój angielski. I ja naprawdę nie miałem. Ja z trenerem mam codziennie rozmowy. Wiadomo, że z czasami trener, wiesz, płynnie. Mówi. Płynnie rozmawia, ale ja się nie boję mówić. Ja to w Anglii czy grałem, czy, yy, czy we Francji, to nawet jak robiłem błędy, to ja starałem się mówić. Tam drukałem często, ale koniec końców zawsze się dogadywałem z kolegami. Tak sobie pomyśl, no byłeś tyle czasu, że w sumie jakbyś się bardziej przyłożył, to dzisiaj mógłbyś w trzech językach mówić. A, no na pewno to jest taki... Tyle bardzo żałuję, że do tego się nie przyłożyłem, ale... nie no po prostu te języki mi do... Mm, nie wchodzą tak, nie wchodziły tak do, do głowy jak, jak powinny i no... Nie, ja to się mówi, wiedziałem, że sobie poradzę, mhm. Swoim, na swoim tym etapie rozmowy wiedziałem, że sobie i tak poradzę w rozmowach z kolegami, z trenerem i nie potrzebowałem aż tak tego płynnego języka, żałuję tego, mówiłem, że, że języki no, w dzisiejszych czasach są bardzo ważne i tak jak mówiłeś o tym zakończeniu kariery, no to jednak po zakończeniu kariery, żeby dalej być w tym sporcie, no to te A to myślę, że to wieść, będzie no. raczej grosik, który ma swoją szkółkę i swoje obiekty, grosik menadżer, grosik pójdzie śladem Sławka Peszki i zostanie e, poważnym trenerem z najlepszą dzisiaj chyba średnią w polskim futbolu, bo no prawie mówią, że piszą, że polski czasie Alonso, tak? Tak, 2,66 ma już teraz hmm. nawet więcej, bo wygrał kolejny mecz, także pewnie ponad 2 e, i 7. Czy, czy po prostu to będzie grosik Rentier Cygaro? Nie, nie, na pewno coś w piłce, tak jak powiedziałem. E, Szkółkę dzisiaj prowadzimy z Tomkiem Podobasem, Bartiem Ławą, naszą futbolarę na Szczecin. Więc to już jest taki gdzieś na pewno jeden z celów, który pokaże, że będzie trzeba dalej pielęgnować, ale na pewno gdzieś w tej piłce, czy jako menadżer, czy człowiek zarządu w klubie, na pewno gdzieś tam będę starał się swoje doświadczenie jeszcze jeden wątek z tej Turcji tutaj nie poruszyliśmy, bo teraz jesteś ambasadorem e, kebaba AmAm, -am, czy tam tamś pokochałeś kebaby? <grym> nasze kebaby tutaj są zdecydowanie lepsze niż e, te tureckie, bo jadłeś na pewno, no pewnie, no, a tam, tam ja, ja na przykład, ja na przykład e, wolę tu nasze, te, te, te w Polsce kebaby, bo one mi lepiej po prostu smakują. E niż te, które są gdzieś w Turcji, no bo na one się bardzo różnią. Celowo na koniec zostawiłem ten wątek Jagiellonii, no bo to jest Kulesza, to jest Probierz i tak naprawdę i Tomek Frankowski, jako kolejna ważna postać w twoim życiu i tak naprawdę to biorąc pod uwagę całą tą karierę klubową, to to jest może ciężkie do, uderzenia, do uwierzenia, ale na razie twoje jedyne takie sukcesy klubowe, tak jak ty mówisz gablota, to jest Jaga. Tak. To jest Puchar Polski, to jest super Puchar Polski. Tak, tak. No, no wiem, wiem, dlatego yy, muszę zrobić wszystko, żeby teraz jako zawodnik Pogroni, bo pamiętam, że Puchar Polski zdobyłem z Edilonią, wygrywając finale z Pogronią Szczecin. Byłem wtedy z zawodnikiem Ediloni. Dzisiaj jestem z zawodnikiem Pogroni i w półfinale będziemy grać z Edilonią, więc muszę wyrównać te, yy, rachunki. te rachunki i zrobię wszystko, żeby awansować do tego finału i później powalczyć w finale. Yy, tak, no, najpiękniejsze też czasy na pewno w tych trudnych momentach, gdzie byłem, yy, gdzie prezes kulesza i trener Probierz wyciągnęli do mnie rękę, yy, dużo mi pomogli. Jako trener oczywiście jako piłkarz mnie gdzieś kształtował, wychowywał też jako yy, Człowiek no, jako człowiek, no, ale oczywiście no, prezes Klesza, który mnie gdzieś twarda, tą... ręka. twarda ręka, a taka dosłownie, dosłownie twarda ręka. Nie, no, wiadomo, no, <grym> gdzieś tam legendy tam pewnie krążą, ale na pewno prezes Klesza mi bardzo dużo w życiu pomógł i cieszę się, że do dzisiaj mamy super kontakt. I oprócz tego, że ten kontakt jest. To no dzisiaj jesteśmy w trójkę, jak to się mówi, w najważniejszym miejscu dla piłkarza, czyli w reprezentacji, tak? No prezes jest. Prezesem pzp u trener robi się z selekcjonerem. No ja jestem dalej czynnym piłkarzem i mam nadzieję, że tak jak w Jadilonie osiągnęliśmy razem wspólne sukcesy, to tak samo w reprezentacji osiągniemy. Wiem, że to są ostatnie moje dziś też pewnie. Momenty, w których możemy te sukcesy razem osiągnąć. Czy jest szansa, żeby w ogóle ukryć się, na przykład, przed prezesem Kuleszą w Białym Stoku, żeby znaleźć się w jakimś miejscu, żeby on tutaj nie dostał od razu cynku, że cynka, że jest tam twój piłkarz? No, no, wydaje mi się, że prezes jest e, związany bardzo mocno z Białym Stokiem, e, więc. E, Wszędzie ma swoich ludzi. Tak, tak, ma. jak to się mówi, ale mówię. Dużo, dużo mu zawdzięczam i cieszę się, że właśnie w takim momencie wtedy trafiłem na osobę, która nie tylko potrafiła gratulować i się jak było dobrze, ale też w trudnych momentach nauczyć mnie tego takiego męskiego życia. Ty pomagałeś tękowi Frankowskiemu zdobywać bramki, on Tobie też pomagał, chociażby znaleźć właściwy pierścionek. Na na zaręczyny. No tak. To była też piękna historia. Akurat byliśmy na obozie z Jadzielonią. Mieliśmy możliwość, że na 3-4 dni mogą przyjechać nasze partnerki, żony na, na obóz. Tak? Żeby ten trener powiedział, że właśnie chciał, żebyśmy oprócz ciężkiej pracy też mogli spędzić czas z najbliższymi. I, I wiedziałem, że to jest moment, w którym chciałbym się zaręczyć mojej przyszłej żonie, Dominice, no i gdzieś tam był taki, no byli zaangażowani oczywiście, prezes, trener, franer kapitan, tak, zespół. Pierścionek gdzieś był przygotowany i Franek poszedł po prostu do Dominiki do pokoju i powiedział, że Dominika, trener, próbujesz z, z tą porozmawiać, tak. No to wiesz, no to Dominika się od razu wystraszyła, no bo Trener, powiesz, może rozmawiać, tylko żeby, wiesz, no, że coś tam nie wiem. Zdenkami no, no, zrobił. Co, tak, co, żeby mnie nie wiem, trochę wstrząsnęła też, mną, żeby. I no, Milcza się nie spodziewała tego. I w Turcji był taki, w hotelu był taki mostek, ba basen, i nad basenem taki mostek. No i było już ciemno. Tam dużo na dzieś się schowała. Pamiętam Remek Jezierski jeszcze z taką kamerą. na, No wiesz, te kamery, pamiętasz ta. takie. No, Jest ten filmik? Jest, jest. Gdzieś ostatnio zdjęcia mi wysyłał nawet Remel właśnie Jezierski. Gdzieś to nagrywał. No i Dominika, no, ciemno przyszła, Franek cię przeprowadził, a tam na tym mostu tam uklękłem tlenk, i gdzieś tam się zaręczyłem. Później, wiesz, no piłkarze wy, wyszli tam. We włoskiej operze, Romeo. Tak, i gdzieś tam później mnie do wody wrzucili, więc... No, też mówię, no... Wszystko przy piłce, nawet zaręczyny. No no, tak Powiem ci, że tak, co, co na mnie zrobiło też duże wrażenie, no bo jednak masz, masz córeczkę, która już dojrzewa. Nawet Instagram widziałem ostatnio, że założyła. Eee, ale też potrafiłeś, tak powiedziałbym, bardzo płynnie i, i w sposób niesamowicie taki dojrzały zaakceptować syna Dominiki z poprzedniego związku, usynowić go. mieć od samego początku super relacje. No, no w sumie ty byłeś dla niego takim bardzo młodym ojcem, przyjacielem, no bo... No, to tak bardziej początki, tak wydawało mi się, w sensie zachowywałem się właśnie nie ojciec, bo tata jest zawsze, zawsze mu powtarzałem, że tata jest jeden, tata jest najważniejszy i, i do dzisiaj e, takie relacje są, że e, bardzo szanuję jego tatę, Marcela, Pawła, więc e, tu nigdy nie było między nami żadnych e, sprzeczy w takich, w takich sytuacjach, e, ale wydaje mi się, że ja byłem zawsze dla Marcela takim... kumplem, Starszym bratem, który jednak, wiadomo, musi gdzieś tam go pilnować, ale też się bawić z nim, w sensie tak się wygłupiać. Bo takie byłem, no to jak mówisz, to no, byłem młody i... i Marcel, dla mnie to też ile, ile było... Ma teraz Marcel już 20, 21 lat skończy w tym roku, więc to już jest chłopak, który szkołę maturalną angielską skończył. Teraz będzie najprawdopodobniej wyjeżdżał do, do Anglii na, na studia. Gdzieś z fanem muzyki, dla na gitarze, gdzieś w tą stronę się, się realizuje. I bardzo bardzo trzymam za niego uczucie, żeby sobie w życiu poradził. Wierzę, że jestem zawsze go będę wspierał. Wiadomo, że Dzisiaj już on chce być taki samodzielny, już wiesz, samochód, już dziewczyna, wiesz, już, 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 już rzadko gdzieś tam e, zadzwoni zapytać się, wiesz, co tam słychać. To już wiesz, no, to ma, ma takie swoje życie, mhm. ma, więc... E... Słuchaj Kamil, na koniec ta najważniejsza drużyna w twoim życiu, czyli, czyli reprezentacja, bo grasz w tej kadrze już bardzo długo, 93 mecze, 17 bramek, 24 asysty. No to jest naprawdę fantastyczny bilans, bo wychodzi łącznie, że to jest udział przy 41 bramkach w 93 meczach, czyli praktycznie w połowie, w połowie spotkań, przecież nie zawsze grywasz od, od pierwszej minuty ośmiu trenerów reprezentacji. Więcej ma nawet. Ośmiu? Nie ja chyba. O dziesięciu mi się daje. I Liczyłem od Leo. Leo, Stefan Majewski, smuda, tak? Nawałka. Brzęczek. Michniewicz? Santos. Miał Santos. Ja, Michniewicz, Souza i teraz. Robisz, 10? 10. No, kawałek czasu. Kawałek, kawałek polskiej yy, piłki. Jak ty hierarchizujesz tych trenerów? Najlepszy? No wiesz, no zawsze to powtarzałem, że najwięcej zawdzięczam. Y to kim dzisiaj jestem, w sensie jak moja kariera się też toczyła w pewnym momencie, no to jest trener Nawałka, który mnie strasznie mnie zaufał, postawił na mnie I, i dzięki niemu stałem się zawodnikiem, który jest ważny w reprezentacji. Dzisiaj to mój wizerunek, który stworzyłem przez te lata, to jest dzięki przede wszystkim, że w reprezentacji, bo bo wiem, co to jest grawe dla reprezentacji dla naszego narodu i, i widzę na przykład dzisiaj, jak wchodzę na, przykład na ostatnie minuty w meczu na Stadionie Narodowym, jak, się, reaguje, jak publiczność. reaguje publiczność. I to jest, to mi pokazuje, że to jest naj, najspanialsze, co może spotkać piłkarza. Wiesz, ostatnio na nawet koledzy gdzieś byli na tym meczu, gdzieś tam wchodziłem, no to koledzy mówili, że mieli łzy ze wzruszenia. Bo też do niej doszło, że kim dla tej reprezentacji przez te lata. Jestem? A ty jesteś wkurzony w ogóle taką dyskusją o tym, że grosik to może być tylko jokerem? No bo jednak to jest tak. Wyróżniający piłkarz jest kandydatem do reprezentacji i dziennikarze, kibice dyskutują o tym, że to może być za chwilę kandydat do, do wyjściowego składu. A najlepszy piłkarz ligi, który w kadrze gra kilkanaście lat i umówmy się, że na no pewnie na 93 mecze, no to słabszych było może 15. Ale w sumie nigdy nie zawodziłeś tej reprezentacji. Były mecze bardzo dobre, dobre, solidne, ale, ale trudno znaleźć większą liczbę słabszych spotkań. I dzisiaj, nawet grając po 90-120 minut, 10, nie wiem, z czego to wynika. Utarło się tak, tak, utarło się tak stereotypowo, że, że to może być Joker, że 20-30 minut, i, i, a ty pewnie sobie zadajesz głośno pytania, dlaczego Joker? No, wydaje mi się, że wiesz, no, że w Polsce nastała taka sytuacja po tych wcześniejszych. Yy nieudanych turniejach, że trzeba tą kadrę za wszelką cenę odmładzać, za wszelką cenę dawać szansę innym zawodnikom. Ok, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, bo wiem, że, że, już, że, że te moje lata już to, to już można powiedzieć ta końcówka tej gry w reprezentacji też, ale tak jak powiedziałem, no jak ja będę wiedział w 100%, że na moją pozycję są lepsi zawodnicy, którzy są w lepszej dyspozycji, lepiej grają, no to ja powiem pas, pas hello. Ale ja czuję to, ja tu, tu, że dzisiaj jestem czy jestem dalej w reprezentacji. To pokazuje, że dalej swoją robotę wykonuję na, na dużym poziomie i dlatego oczywiście ja się nie chciałbym grać jak najwięcej. Chciałbym grać w pierwszym składzie, poczuć od początku tą, tą całą atmosferę tego meczu. Tak? Bo jak wchodzisz z ławki wiesz, że musisz, że tych minut dostajesz tyle, musisz się wykorzystać, musisz dać impuls, musisz dać impuls bo tylko zapamiętają cię dasz impuls. I mimo wszystko gdzieś tam w tych ostatnich meczach ten impulsik dawałem, gdzieś się dwoma marcami gdzieś się wyróżniłem, nawet można powiedzieć, tak? Ale koniec końców to nie dało też nam, wiesz, nie wiem, bramki na przykład czy. czy... Ale gościu u mnie ostatnio Kuba Błaszczykowski w przesłuchaniu i powiedział takie zdanie, które też myślę, że dało do myślenia. Powiedział, zobacz, to jest tak, że mamy dzisiaj grupę młodych piłkarzy, którzy mieli być naturalnymi naszymi zmiennikami. Skóraś, Jóźwiak, który już tam się pokazał w Lidze Narodów z Holandią, Kamiński, mamy Zaleskiego. No, Frankowski pewnie nietypowy skrzydłowy, tylko bardziej No Ale Zaleski bardziej to też nie, nie jest typowym chyba skrzydłem. no mi się, nie, no. no teraz przestawiony jakby na swoją naturalną pozycję, na dziesiątkę, gdzie gra coraz mniej, a na wahadle ustawiał go José Mourinho, ale mówi: zobacz, talent? Jeden, drugi, trzeci, piąty, tak. Predyspozycje, tak. Natomiast mówi. Wciąż Kamil Grosicki grając jest najlepszym piłkarzem na tej pozycji, bo reprezentacja jest kompletnie Ale inną no, drużyną. Ja zawsze to powtarzam, że gry w reprezentacji trzeba się nauczyć grać. Ja zawsze powtarzałem, to jest największa duma dla swojego kraju. Wychodzić na Stadion Narodowy, zaśpiewać hymn, 60 tysięcy ludzi na trybunach. To jest marzenie każdego piłkarza. To jest inny na przykład sposób inny. przygotowania do meczu? No bo wiesz, że tutaj, tu wychodzisz na, na mecz kadry, tu ci cała postać cię ogląda, tak? Grasz w klubie? No to nie. Wiem, w Szczecinie cię oglądają, cię analizują, a tutaj cała postać, wszyscy dziennikarze w Polsce cię analizują, każde twoje zagranie, wszystko. No, to jest naprawdę no, te gry w Psacji trzeba się nauczyć, ja też się je uczyłem, bo ja też początkiem byłem młodym zamykiem tak samo yy, wprowadzali mnie, tak? Trenerzy dawali mi szanse. Raz zagrałem lepiej, raz gorzej. Zagrałem święty mecz z Anglią za Klubę kilo co zagrałem, co wtedy tutaj w Warszawie 1-1, co ten mecz był Dobra. na drugi dzień powtórzony. Yy, później zagrałem też niezły mecz jakiś, później zagrałem słaby. I, Później wykonałeś najgorzej rzut wolny, odwolny, który przeniósł nam bramkę w Glasgow. Nie, nie no to już, był, już to był prime, jak to się no mówić, tak, tak, e, bo to były czasy trener na wałki, więc e, to już były te czasy, gdzież tym reprezentantem się czułem w 100%, pełen, tak? Mm. E, ale ja powiedziałem, no, ja to zawsze powtarzałem, no, w reprezentacji graliśmy tymi skrzydłami, no to wiadomo, prawa strona to była elegancja gry, Łukasz Kuba. Alewa, no to było szaleństwo. Serce, szaleństwo. I, I to wszystko gdzieś podobało się kibicom. I ja bardzo bym chciał, żeby następ, tymi następcami właśnie byli Sturaś, Kamiński, którzy są odpowiedni, żeby te miejsca zająć, bo właśnie bardziej zawsze mówię, że... Kuba Kamiński pasuje pod profil Jakuba Baszykowskiego, a Stóraś pod mój. Dlaczego my tak dzieliliśmy w reprezentacji? Tak się to wszystko szybko potoczyło, że od takiego mam wrażenia entuzjazmu i kochania tego zespołu przez, przez kilka lat. No, ostatnio wiecznie się coś nie udaje, reprezentacje polskie ciężko się ogląda. My za dużo wymagamy jako kibice, My po prostu nie doszło do nas jako do kibiców, że, że wielu, wielu kluczowych piłkarzy po prostu już w tej drużynie nie gra albo gra zdecydowanie słabi. Jak ty to diagnozujesz? Nie, wydaje mi się, że oczywiście były czasy na walki, no to ogólnie było, oprócz tego fatalnego turnieju w Rosji, to był to dobry, bardzo dobry czas, najpiękniejsze w, w ostatnich latach reprezentacji Polski ale później był awans trenerem Brzęczkiem na Mistrzostwa. I, I niezadowolenie. Ale... I zrobiliśmy to dwie kolejki przed końcem, straciłem tak, tak, pięć Było bławy. niezadowolenie, był hejt, że, że gramy brzydko, że, że nie wiem, no że. T... A trener wtedy już, wtedy trener Brzęczek już odmłodzał tą reprezentację, bo ja już byłem mniej takim zawodnikiem, już raz wygrałem w pierwszym składzie, raz wygrałem, wchodziłem z ławki, tak, już były rotacje, już Kuba Baszczkowski też, można powiedzieć, że grał mniej. Już byli nowi, nowi zawodnicy, trener Brzęczak wprowadzał, później graliśmy Ale tą Lidę zbierciało. na Ale tak, tak, no, z trenerem Brzęczkiem tak samo. Do dzisiaj mamy, ogólnie z klubą z jego całą rodziną jestem, wydaje mi się, że dobry mamy relacje, więc trener Brzęczak to znam ja bardzo dobrze. Nieraz dziś rozmawialiśmy po tych, po tym jak już trenera zwolnili i wiedział ile ja gdzieś tam Wiedział, że zawsze może na mnie, mógł na mnie liczyć na pewno, ale no wiesz, no była ta, ta narracja taka poszła, że, że, że nic sami nikomu nie pasowało w sensie, w sensie wyniki się zdadzały, ale nie wiem, dziennikarze, kibice mówili, że, że nie ma tego stylu, że nie ma tego tej ładnej gry, że z tymi lepszymi zespołami nie potrafimy wygrywać. Ale się no, pytam, ale kiedy, ale kiedy my tak. wygrywaliśmy z tymi lepszymi? No w sensie, no my oczywiście, no wygraliśmy z Niemcami y wtedy 2-0 i zremisowaliśmy z tych takich topowych, no, mówię, zespołów, tak? No, remis był, tak? Ze Szwajcarią. No, 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 to, wygra wygraliśmy. to nie jest poziom... No, dobrze, no, ale wygraliśmy z Ukrainą. To nie jest poziom Holandii, Francji no, tak. czy Włoch. Wszystko się zgadza, no ale dobra. Idąc dalej, no to przecież jeszcze tak naprawdę kilkanaście miesięcy temu fakt, że w stylu dalekim od oczekiwań, ale wychodzimy z grupy na Mistrzostwach Świata, prawda? No to dzisiaj tak naprawdę to, co się stało z polskim futbolem, że mamy taką grupę, a nie inną i nie zastanawiamy się, czy tylko w jakim stylu i z jaką przewagą wyjdziemy z tej grupy, no to, to jest wstyd, że my z tej ale grupy tak, nie wyjdziemy. My, my, my wychodząc na Mistrzostwa Świata z tej grupy wydawało się, że Fajnie, że wyszliśmy. To, to nie było nic. Wow, wyszliśmy z grupy, tak? Hmm. To po prostu wszyscy to odebrali po prostu. No, że w jakimś słabym stylu to zrobiliśmy. No, no to ja bym chciał za każdym razem wychodzić z grupy, wygrywać mecze w słabym, w słabym stylu. Po prostu wydaje mi się, że. My zacznijmy od podstaw, w sensie tą reprezentację budować, tak, że dobra gra w defensywie, dobre ustawienie, przesuwanie, kontrataki. My na tym polska piłka cały czas w ostatnich no, latach bazowała się. Że a to nie ta... ma, że my będziemy piękne mecze grać Mati, będziemy piłkę utrzymywać. Polska, polska reprezentacja nigdy nie grała pięknie w ataku pozycyjnym, bo no, my się no, zawsze no, meczyliśmy, czy no, nawet meczyliśmy z zespołami po Andora czy... A ja czy pamiętam, no, że jednak w tym typowym no. momencie, czy z Irlandią, czy ze Szkocją, czy nawet z Niemcami we Frankfurcie, to potrafiliśmy 30 podaj wymienić na ich połowie. Już gdzieś do tego kontrataku dołożyliśmy wtedy pewność siebie w grze pozycyjnej. Ale dobra, no to jest naprawdę wstyd nie wygrywać z Mołdawią, przegrywać nie, no, z Mołdawią, o o tak, Nie, nie, i no to też no, ja no, powiedziałem, no, to że to była... Nie no, ale wylosowaliśmy najłatwiejszą grupę Chyba tak w ostatnich tam latach. No i dziennikarze, kibice, wszyscy zobaczyli tę grupę. No to, że teraz jest czas na, na odmodzenie tej reprezentacji, na nagranie. Pięknej piłki, wiesz, wygrywanie meczów po, po 3-0, no ale to sprowadziły nas te, te, te zespoły i, i to pokazuje, że w tych eliminacjach prowadziło już nas dwóch selekcjonerów. No, to, to już też pokazuje, że, że coś, coś nie zagrało, tak? I dzisiaj ten probierz to wszystko stara się e, naprawiać i mamy tą szansę dalej pojechać na mistrzostwa Europy przez baraże. Musimy być na nie bardzo przygotowani, ale tak, bardzo zawiedliśmy siebie na pewno przede wszystkim i naszych kibiców, że z, no, z tak łatwej grupy nie potrafiliśmy wyjść z przynajmniej z drugiego miejsca. Ale no, bo... Michał też dostał drugie życie, no musisz wygrać z Mołdawią, musisz wygrać z Czechami w takim momencie, który dostajesz Ech, od przecież. życia. No na pewno, no, gdzieś po meczu, w którym wygraliśmy na Wyspach i mieliśmy ten mecz e, u siebie, który graliśmy z Mołdawią, no to... No wszyscy w to wierzyliśmy, że no już tak dostaliśmy, a to się mówi, tą szansę, że tego, tego bezpośredniego awansu, no ale no zawiedliśmy. No od początku mi nic, no nic nie wychodziło, nic nie wychodziło, nic nie grało i, i, i nigdy nic nie ma, także coś na skróty dostaniesz. My musimy, jako reprezentacja Polski, teraz przez pewien czas musiała cierpieć, żeby teraz w tych najważniejszych momentach pokazać tą swoją. No Prawdziwą? Konkretnie. Zagramy na mistrzostwach Europy 2024? Zagramy. I na jakiej podstawie mamy jako kibice w to wierzyć? Na bazie tego, jak dostaliśmy jednak kilka momentów upokorzenia w ostatnich miesiącach. Zagramy, bo? Bo, bo musimy pokazać, że, że to, co było, to, to był skandal, to była kompromitacja z naszej gry i teraz mamy zawodników na, na takim poziomie, grają w zagranicznych, w dobrych klubach. I teraz, jako właśnie Polska, musimy wszyscy się zjednoczyć i, i tą całą energię, o której mówimy dzisiaj, musimy ją przełożyć na boisko. My jesteśmy lepszym, zdecydowanie na pewno mamy lepszych indywidualnie niż zawodników, ale teraz... W tym czasie musimy to wszystko w jedną grupę stworzyć i ja mam osobą się stworzyć. Dwa ostatnie pytania z tej zasadniczej części, ale takie już bardziej lajtowe. Czy myślisz o tym, żeby no stworzyć taki mały słowniczek grosika z tymi twoimi powiedzonkami, czyli far, ciężary na chacie i tak dalej, bo to wiesz, przyjęło się do języka potocznego. Nie no na pewno gdzieś wiesz, no gdzieś tam <słukasz> koledzy gdzieś tam mają te... Te słownictwo, te pomysły na, na różne teksty, jak to się mówi, gdzieś tam wchłonęłem to przez te lata, ale wydaje mi się dobrze, to było gdzieś tam e, z mojej strony, przekazywane gdzieś tam właśnie naturalnie, czy, naturalnie czy w reprezentacji, czy w klubie, że zawsze to było miłe, miłe słowa, takie, które gdzieś później podłapywali inni i gdzieś tam w swoich środowiskach też o tym mówili. Spodziewałeś się, że gdzieś ta ksywka, która tak powstała, powiedziałbym, bardzo spontanicznie podczas transmisji, kiedy z Tomkiem Hajto komentowaliśmy mecz, Turbo Grosik, że, że to się aż tak przyjmie do, do języka kibicowskiego? No super, mega, mega to yy, wiesz, no w ogóle, wiesz, jak wtedy komentowaliście razem te mecze, no to wiesz, no to było yy, to był ten duet taki można powiedzieć, trener jeden był, z na ten premier był że szczęśliwy. Na no, jeden na pewno z najlepszych w ostatnich latach, nie najlepszy, więc fajnie się zawsze was słuchało. I tak, i tą cyfrę, którą gdzieś tam na tej tracie jakiegoś meczu, to mecz z tobą wymyśliliście, no to, to na pewno fajnie my to. No to do, do, do dzisiaj, wiesz, ludzie w całej Polsce gdzieś. Wołają turbolgosi, turbolgosi. Słuchaj, pójdę do ankiety na koniec, bo mam jeszcze tutaj przygotowane y, dla ciebie kilka, kilka pytań. Y, zaczynamy od, od takiego cyklu: tak, nie. Y, pierwsze pytanie brzmi: Na mundialu w Katarze zasługiwałem na grę w pierwszym składzie? Na pewno zasługiwałem, żeby grać więcej. Tak czy nie? Zasługiwałem na grę w pierwszym składzie. Pomidor. Tylko raz możesz wykorzystać. Aha. No dobra. Jestem najlepszym piłkarzem w ekstraklasie. Tak. Gdybym lepiej się prowadził, zrobiłbym większą karierę. Tak. Boli mnie, że nigdy nie grałem w fazie grupowej europejskich pucharów. Tak. Mam żal do Czesława Michniewicza, że z Francją zagrałem tak krótko. Nie. Paulo Souza był dobrym trenerem. Dobrym, ale nie miał wyników. To tak czy nie? Pomidora nie mamy, tak? Nie. O no, tak. Jestem spełnionym piłkarzem. Nie. Kostarniacz jest lepszym taktykiem niż Jens Gustafsson. Hmm. Już nie masz pomidora. <grym> <grym> czy czy, 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 czy To jest nie będzie z lepszym taktykiem jest. Nie. Michałowi Probieżowi zawdzięczam więcej niż Adamowi na wałce. Nie. Irytuje mnie brak dopingu na stadionie narodowym. Tak. Żałuję, że jako doświadczony zawodnik nie przewidziałem konsekwencji. Premii od premiera. Jeszcze raz. Żałuję, że jako doświadczony zawodnik nie przewidziałem konsekwencji, tak. ale w tym sezonie zostanę królem strzelców. Nie. Pogoń w tym sezonie zdobędzie jakieś trofeum. Tak. 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 Mocne tak. I druga, I druga seria pytań, no myślę, że tu jest, szybciutko nam pójdzie. Najlepszy piłkarz, z którym grałem? Hmm. To już ostatnio miałem takie pytania, więc w klubie Dembele w reprezentacji Lewandowskiej. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? Ronaldo. Najlepszy trener, z, no, tak. Najlepszy trener, z którym pracowałem? Adam Nawalka. Najważniejszy gol w karierze? Uuu. Czyli szykujesz się na ten finał barażu? Najbardziej w karierze żałuję. często transferów do ostatniego. Do ostatnich sekund. Do ostatnich sekund, minut. A tak dopytam najpiękniejszego w reprezentacji? No na pewno z Rumunią. Mhm. Mecz, który chciałbym zagrać jeszcze raz. Senegalem na miesiącach świata. Mój największy sukces? Grawe prestacje. Co chciałbym zmienić w swoim życiu? Nic. Niezrealizowane marzenie sportowe. Ja się zrealizuję. Po karierze piłkarza zostanę. To kimś, to będzie w piłce na pewno pracował. Kamil Grosicki był dzisiaj gościem naszego przesłuchania w kanale sportowym. Bardzo dziękuję. Trzymam panie Kamilu za słowo. Obiecał pan Mistrzostwa Europy 2024. To była przyjemność. Dziękuję. Dziękujemy za to przesłuchanie. Oglądajcie kanał sportowy.